Witam Was, tutaj Nexos. Witam w kolejnym odcinku od pierwszego do ostatniego. Ups. od pierwszego do ostatniego. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w krainie Desolace, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. No i z taką różnicą dzisiaj, może już widzieliście, no w sumie widzieliście, że będę lował w Shadow. Tak, mój Priest jest teraz w feku Shadow. Nigdy nie grałem, chciałem spróbować. I dzisiaj go wypróbujemy. Jak widać, mam bardzo mało do levela, więc będzie łatwo wbić szybko level. Więc ja teraz opowiem troszkę o krańce. W międzyczasie wezmę sobie questy i zaczniemy levelować. Więc zaraz wracam. Górskie bariery Stone Town Mountains leżą na północy i Townsend Needles na południowym wschodzie, izolując pustkowie od reszty Kalimdoru. Trawiaste równiny i płaskowyże Mulgor wznoszą się na wschodzie, a szeroko otwarta kraina biegnie na zachód aż do zmaganego sztormami wybrzeża. Wiatry tworzą wodną mgiełkę na niskich przybrzeżnych wzgórzach. Zachodnia linia brzegowa pustkowia jest zielona, co stanowi kontrast do pustynnego interioru. Pustkowie to szara kamienna równina, poznaczona tysiącami kości. Wydaje się być niemal okryta nienaturalną klątwą, gdyż niebo jest wiecznie skryte za czarnymi burzowymi chmurami, z których wciąż uderzają pioruny i dmią silne wiatry. Okej, okay, więc jesteśmy. Mamy wszystkie questy. Myślę, że takie początki filmików, tak jak przed chwilą robiłem, będę robił do każdego odcinka, aby... Nie wiem, znaczy za każdym razem, gdy będę w jakiejś nowej krainie, aby troszkę o niej opowiedzieć. Zazwyczaj w krainie jestem przez jeden odcinek, no ale... No, więc już tak mniej więcej. Więc zobaczmy, jak spisuje się spec Shadow. Powiem wam, że już mi się podoba. Już po prostu po pierwszym mobie stwierdzam, że mi się podoba. Ściszymy jeszcze troszeczkę, aby nie przeszkadzało. Okej, tak powinno być idealnie. Na testach tak miałem, nic mi nie przeszkadzało. O, Roach! Sklepiemy Roacha. I co musimy tutaj w questie zrobić? W sumie mamy trzy questy. Są trzy tak jakby miseczki, powiedzmy. Tak można je nazwać. Są takie stojące miski na podejście, nie wiem jak to można nazwać. Je trzeba jakoś oczyścić i takie różne. Więc musimy przynieść im jakieś różne materiały. Takie jak na przykład melony albo... Nie wiem, jakieś miecze, mięso satyrów. Dosyć dziwny quest, dziwny powiem. Więc musimy zbierać melon. O, jest. Musimy po 8 melonów zebrać. I zebrać parę jakichś innych materiałów, tak jak szable czy mięso. Mięso tych... O, jest. Tu mamy. O Jezu, 20 broni satyrów. Okej. Na tym się namęczymy troszeczkę. Ale spec Shadow jest bardzo fajny, muszę wam powiedzieć. Już teraz zaczynam grać i już mi się podoba. Nie jest on zbytnio skomplikowany. Tam kolega mi, Felskin dokładnie, Felskin mi doradził, jak mniej więcej atakować, jakie sekwencje. I wygląda to mniej więcej tak, że... Jezu, ale mnie gardło boli. Że najpierw walimy Mind Blast, następnie Mind Flay, a potem Devouring Plague i... Jeżeli przeciwnik do tego czasu nie zginie, no to można jeszcze raz Mind Flaya walnąć. Na bossy wygląda to samo, tylko zarzucamy jeszcze Shadow Ward Pain. Nie jest to trudna taktyka, jak widzicie, buły wchodzą dosyć niezłe, a ja wbiłem level, jej! 31. Zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Fade, Chance Remove, ok, to jest bardziej pod PHP. O, to jest fajne. Zwiększa nam się szansa na uzyskanie Shadow Orbów. Co to są Shadow Orby? Jest to mniej więcej to, co może zaraz mi uda się... O, widzicie? Takie kuleczki. I te kuleczki stakują nam się do 3 razy. Gdy stakniemy je 3 razy, to nasz Mind Blast albo Mind Spike, Mind Spike będzie dopiero później, wali dosyć kolosalne obrażenia. Jak widzicie, już mi się tutaj podświetlił, że jest. Teraz spróbujemy zone-shotować mobka. Chodź tu, 1000 HP. Oj, może nie zone-shotować, ale na 2 hity prawie poszedł. Można go zdotować. W sumie zginie. O, i nie żyje.
Dosyć ciekawy spek, dosyć ciekawy. Nie wiem, czy może, czy nie stanie się bardzo szybko taki nudnawy, skoro tak wszystko ginie szybko, to może się po jakimś tam czasie znudzić. O Boże, musimy więcej melonów zebrać, więcej melonów. Ta kolejna, muszę wam powiedzieć, jest taka strasznie ponurawa. Ja myślałem, że to będzie jakieś w kataklizmie, widziałem, że na środku mapy, gdzieś tutaj, na środku mapy, znajduje się taka zielona polanka, jakieś drzewka, druidzi biegają wszędzie, jakieś sarenki, ładnie. Myślałem, że cała kraina będzie właśnie tak odnowiona, przywrócona do życia. No tak naprawdę wokół tutaj jest strasznie ponuro i ciemno i w sumie klimat pasujący dla mojego priesta, jak na razie. Więc tak. Melon. Jeszcze więcej melonów. O kurde. Dużo tych melonów. W sumie ta kraina to jest strasznie taka kraina konf... O Jezu. Nawet nie wiedziałem, że można zbierać te bronie z jakichś... stojaków na bronie. To dobrze. Łatwiej nam pójdzie. Boże, fajne. Nas atakują. Co się dzieje? O! Ach, co jest? Ginę. Nie mogę zginąć. Trzy. Znowu Burning Minion. Czekać. Co się dzieje? Pewnie już bym nie żył. Pewnie już bym nie żył, gdybym nie miał tego mojego seta. A masz, Devourplay. Gin. Muszę wybrać się na PvP. Na czym ja skończyłem? Na krainie. Aha. Jeszcze dopowiem coś do krainy. Ta kraina to jest taka kraina konfliktów. Nie tylko pomiędzy Przymierzem a Hordą. Horda i Przymierze też się tłuką na pewno. Zawsze się wszędzie tłuką, więc tam nie ma w sumie żadnego tutaj zdziwienia. Ale także jest krainą sporów między różnymi plemionami centaurów. Ponieważ są to ziemie centaurów i one, i oni tak jakby okupują, mają te ziemie. No i oni zabijają praktycznie wszystkich, którzy wtargną na ich ziemię. No i druidom to się udało tutaj jakoś przedrzeć, przeżyć, tam mają wielkie drzewo w oddali. No i my właśnie zmierzamy tutaj, aby jakoś może ten konflikt zatrzymać, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja czytałem tylko, jak wygląda kraina, co się gdzie znajduje i te sprawy. I to mnie tylko tak naprawdę obchodziło. Ponieważ nie lubię sobie też spoilować. Ja czasem te questy czytam i z questów też wychodzi czasem, co się dzieje w danej krainie. Uła! Devourplay. Kolosalne obrażenia. Gień! Devourplay. Jezus. Ale mana szybko idzie. O Jezu, a ja chyba nawet nie mam mana drinków. Oj, mam nadzieję, że mi mana szybko nie zejdzie. Albo gdzieś znajdę jakiś punkt odnowienia many. Albo jakieś, nie wiem... To się przyda na Warlocka. Może opowiem troszkę, dlaczego opłaca się levelować alty. Temat przed chwilą mi do głowy wpadł, więc mogę się trochę zacinać. A więc dlaczego ja na przykład leveluję alty? Ja leveluję alty głównie dlatego, że minęło już... Ole obrażenia! Po 1000 prawie dostał. Ale były idą. Okej. Ponieważ minął już ile? Praktycznie rok? Nie jestem pewien. Coś koło roku minęło, a ja jeszcze, jak słyszycie w niektórych odcinkach, jeszcze w niektórych krainach nawet nie byłem, nawet nie znam tej historii, która się tutaj dzieje. No i dlatego też przydatne jest to, ponieważ mogę coś się tutaj dowiedzieć, jakieś coś pobiegać, ale także spędzam czas jakoś przyjemnie, nie wiem, leveluję, coś tutaj zrobię. No, w każdym bądź razie to się nie nudzi, te questy są tak skonstruowane, że no, da się przy nich usiedzieć, tak o, można powiedzieć. Tu. O, jest. Mięso! Podajemy questa. Dostaliśmy buffa, yeah! O, możemy cały czas tak oddawać i robić questy. No nie wiem, czy nam się opłaca robić te questy. Okej, jeszcze te melony w sumie, tylko muszę... Okej. Dobra, siedziemy na małpę. Na czym to ja skończyłem? Kurde, jak ja się guję. Okej. Szybko przypominaj Nexus sobie.
Tak. A, tak, questy są skonstruowane, żeby się one nie nudziły. Ja osobiście umiem wysiedzieć levelując z godzinę, z dwie godzinki. No i jakoś w ten sposób można spędzić czas. Bardzo przyjemnie. Czegoś można się dowiedzieć, jakoś pograć nową klasą, nowa przygoda i te sprawy. Ale także dla... Mam już 8, jeszcze 2. Ale także dla materiałów, które zdobywamy podczas levelowania. Na przykład, gdy mamy jakiegoś enchantera, który ma mały level enchantingu, to levelując zdobywamy bardzo dużo zielonych itemów oraz czasem niebieskich, które później można sobie przesłać i zdisenchantować je i pozyskać z nich potrzebne nam materiały do enchantingu, aby levelować. Albo gdy na przykład zabijamy jakieś moby i zdobywamy silk cloaty, jakieś inne cloaty i te też można użyć do tailoringu, bardzo się przydadzą. Ja osobiście mam dużo postaci, które są na właśnie takim stopniu między 30 a 40 levelem. No i mój warlock akurat potrzebuje dużo silklotów, więc silkloty się przydadzą. A później na warlocku, który ma około 100, 160, 200, coś do 200 maksymalnie. Koszę niezłą kasę, wam powiem, że ta kasa, którą ja koszę na tym warlocku za itemy, które ja sobie po prostu craftuję, żeby wylevelować, to jest naprawdę, no, to już chodzi o ceny nawet 100 golda za jeden item, więc naprawdę się opłaca. Więc jeżeli levelujecie, to są korzyści i naprawdę trzeba z tego czerpać. Teraz musimy przedrzeć się przez całą tą krainę, po pustkowie, aby dotrzeć do jakiegoś questa pierwszego. Okej, okay, myślę, że tutaj... Nie, o Jezu, co jest? Come on, mam lock. Jest, dobra. Musimy się przedrzeć przez tą całą krainę. Myślę, że spotkamy się już na miejscu, nie będę tutaj tego nagrywał, aby... No liczy się czas, liczy się czas. Zaraz wracam. Dotarliśmy do tego przeuroczego miejsca. Jak widać, tu już zaczyna się taka linia tego, co opowiadałem, tu gdzie druidzi zaczęli ożywiać tą krainę. No i naprawdę to wygląda przepięknie. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem to, co Blizzard tutaj zrobił. A my musimy kogoś urypać, jak to zwykle bywa. Co my tutaj mamy? Jakiegoś tego typa, okej. Okay. Siemano. Hop. I co, to tyle? Mam nadzieję, że nie. Chciałbym, żeby było więcej questów na tej zielonej krańce, bo naprawdę mi się podoba, jest przeuroczo. Zobaczmy, co musimy... O, musimy się wyrypać do jaskini. Nie ma nic lepszego, jak wyrypać się do jaskini pełną kultystów, mięcha i różnych dziwnych zarazków. O, się. To zły dzień, żeby zadzierać z Nexiosem. Dzień. Proszę. O, jakieś ucho. Ucho daje nam questa? Okej. Dużo... O Jezu, ile tych uszu muszę pourywać. Okej, urywać uszy. Czekajcie, chyba nie do kopalni. O, nie do kopalni. Nie musimy iść do kopalni, tylko na górę. Wrypać się do tego jakże przeokropnego zamku, który widziałem u góry. Oparzyłem się. No świetnie, jeszcze raz spulowałem tego samego moba. Ja to mam szczęście, pięknie. Come on, come on, come on, come on. Devouring play. Dobra, ciebie też zarżnę. Hoppa, i po pysku, i po pysku. Tyżo! O Boże! Co za obrażenia. No po prostu to na PvP musi być zabójcze. Nawet na takim levelu, kogoś ściskać po 1100, to jest naprawdę coś. Obawiam się, że ta muzyka może być za głośna. Tak na wszelki wypadek obniżę. W tle pewnie będzie leciała jakaś przyjemna muzyczka, a więc nie powinno to jakoś przeszkadzać. Ważne, żeby mnie było słychać chyba, nie? Okej. Okay. O czym mogę jeszcze porozmawiać? Jak widzicie, mój filmik jest teraz w lepszej jakości, tak mi się przynajmniej wydaje. I są nagrywane z lepszą grafiką, jak, no, trzeba to przyznać. Jak widzicie,
Zasięg widzenia jest dalszy, cienie są ładne. Wszystko jest ładnie, ponieważ nagrywam teraz na moim głównym komputerze. Tak jak już mówiłem w jednym z tam odcinków Battlefield Bad Company, zakupiłem nowy system operacyjny Windows 7 i teraz mogę nagrywać na głównym komputerze. Ponieważ jak nagrywałem na starym komputerze, to on tam klatkowało, nie mogłem nagrywać swojego dźwięku z gry i z mikrofonu naraz, no i to były takie różne problemy. I musiałem zawsze nagrywać z laptopa, teraz już nie muszę, ale zazwyczaj robię tak, że nagrywam na dużym komputerze odcinek, zaczynam go renderować, a następnie nagrywam na laptopie i na laptopie renderuję. I w ten sposób mam dwa filmiki. Ostatnio nie wypuszczałem żadnych filmików, ponieważ no właśnie teraz zbliża się ten koniec tych wszystkich sprawdzianów i te sprawy. Niedługo ferie. U mnie zaczynają się 13 lutego. Wiem, że tam w Warszawie, w tym województwie, zaczęły się już ferie. U mnie jeszcze się nie zaczęły, ale wkrótce mam nadzieję, że się pojawią. No, więc grafika jest świetna. Boże, ja tu po prostu no nie mogę. Biedny ork. Też muszę się kontrolować z czasem, ponieważ nie chcę... Cały czas mówię, ponieważ... bo nie chcę przekroczyć tutaj limitu, nie chcę, żeby odcinek był za długi. Chcę jakoś tutaj coś osiągnąć w tym odcinku, bić jakiś level. Jak widzicie, zaraz bijam kolejny level. Co? Wow. Jestem demonem. Gin. Kim ja w ogóle jestem, ej? Co to jest za buff? Fell infused. Nie rozumiem. Czy to jest jakiś czar nowy dla Shadow Priesta? Ja jakoś tego nigdy nie widziałem, no nie wiem. Okej, coś musimy jakiś rytuał przerwać. Więc weźmy się za to. Boże, ale oni giną. Levelowanie jest strasznie przyjemne. Patrzcie, zaraz kolejny level. Dopiero co wbiłem ten level i mówię raz kolejny. Oj, teraz będzie buła z Mindblasta, ale będzie buła. Już to widzę. Co dzisiaj w planach mam jeszcze? Dzisiaj? No, skończyło mi się już to. No dobra. Buła po 1000. Oj, nie ma. O kurde, mogę zginąć, mogę zginąć, mogę zginąć, nie chcę zginąć, nie chcę zginąć, proszę was. Oła, oła, okładają mnie, okładają mnie. Ola, krzyk, uciekać! Dobra. Dobra. Oni jeszcze więcej spulowałem, a! Uciekaj, uciekaj. Ja to jestem zdolniacha jednak. Come on. Oh, fuck! O nie. Nie, have mercy. Ała, 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 okej, ciebie mogę sklepać. Ja to jestem zdolny do wszystkiego. Okej, co dzisiaj mam jeszcze w planu? Widzicie, jest godzina 15, nie wiem, czy można się dojrzeć. Jest godzina 15, po obiadku. Ja zawsze lubię tak po obiedzie sobie zjeść obiad, nagrać odcinek, wtedy jestem pełny. Zazwyczaj jak jestem pełny, to się nie zacinam. Mówię z sensem. I jest fajnie. Co dzisiaj w planach? Dzisiaj na godzinę 18 u mnie w moim mieście, w Gorzowie, jest planowany protest przeciwko ACTA. O, jest mana drink, okej. Okay. Jest planowany protest przeciwko ACTA. ACTA, jeżeli nie wiecie co to jest, to na dole w opisie znajdziecie link do filmów, które... w których opowiadają ludzie co to jest ACTA. Ci słynni ludzie, których możecie naprawdę znać, więc warto obejrzeć i możecie zostawić u mnie na filmiku takie, nie wiem, co sądzicie na temat ACTA. Ja jestem stanowczo na nie i będę uczestniczył w tym proteście. Coś mnie tutaj cały czas atakuje i nie wiem, co mnie trzyma w kombacie. Zmieniam temat co chwilę, tak. I planuję
iść na ten protest i protestować. Oczywiście to nagram, pewnie wrzucę to na YouTube'a, to się pojawi na Facebooku. No i co? No i nie dla akta, łączmy się. A my próbujmy dalej tutaj coś wykombinować. Się napiję i zjem. Kurde. Długo taki quest jeden idzie. A zaraz uszy będę miał. A później udamy się do tego miejsca tutaj. Nie wiem co to jest, ale tu się udamy. Pewnie jeszcze po tym, znając życie, zobaczmy czy Nexus miał rację. Jeżeli nie mam racji, to będę niestety tańczył nago. Powiedzmy, że będę tańczył nago. Oczywiście nie w real life, tylko w grze. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Jakiś rytuał? O, jest. Siemano. I gin. Opa. Co, to już? To jest cały ten rytuał? O, jest. O Jezu, ja to wszystko poluję. Gincie! I musimy coś odebrać. Ancient Summoning Ritual. Ok. Dobra, ukradliśmy. Mamy. Oddajmy questa. O, jakieś ciekawe nagrody. Ring nie przyda się. O, neck mamy, fajny. Jest neck. Będzie neck. Co to jest? Musimy zbierać czaszki? O co chodzi? No dobra, dziwne. Zbieramy czachulce. Nigdy nie marzyłem o niczym lepszym niż zbieranie czaszek. Być czy nie być? Oto jest pytanie. Witch of School. O co chodzi? Muszę zbierać więcej czaszek? Więcej czaszek! Przeczytajmy, co trzeba w tym questie zrobić. Okej, musimy nazbierać 100 czachulców. Myślę, że ja skończę te questy, nie chcę przyciągać. Jak widzicie, to już tutaj jest tylko bieganie i robienie, więc zaraz wracam. Okej, jestem ponownie w formie demona. Okej, więc mam dla was parę wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że nie będę tańczył nago, ponieważ wiem, że pragniecie zobaczyć Nexusa tańczącego nago, nie ma nic lepszego. No i dobrą, że miałem rację. W sumie to już w tym... Dobra, nieważne. Ja i moje rozkminy. Będziemy walczyć z jakimś typem, musimy go przyzwać w czachucach i mamy level 32. Nie wiem, czy dobijemy w tym odcinku level 35. Jeżeli nie, no to najwyżej ja do... O, Shadow. Mamy nowy czar. Najwyżej ja bym dokończył i byśmy spotkali się w kolejnym... w kolejnej krainie. Świetnie, teraz trzeba będzie wszystko dookoła powrzynać. Halo? Ole, fajnie, czachy lecą z klaty. Strzelam czachami z klaty. O Jezu, o Jezu, oła, nie bij mnie. Dobra, trzeba się go pozbyć. Come on, giń. Giń. W sumie tyle HP powinny mieć te moby, ponieważ ta walka zajęła troszkę. No i by to się nie nudziło. Mamy czachułka. Musimy się wrócić. Myślę, że zrobię tak, że ja się zrobię tu kolejną przerwę. Pójdę tutaj, oddam wszystkie questy i spotkamy się tutaj. Co wy na to? To dobrze, że się zgadzacie, zaraz wracam. Okej, jesteśmy i dotarliśmy do naszego miejsca, w którym powinniśmy się znaleźć. Mamy do oddania tutaj dwa questy, więc oddajmy je. No i myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Odcinek będzie miał około 25 minut, nieco krótszy niż wszystkie inne. No ale niedługo zaczyna się już ta demonstracja, ja powoli muszę się zbierać. A więc co? Wyłączę formę. W następnym odcinku myślę, że zostaniemy jeszcze w tej krańce na jeszcze jeden odcinek. Następnie przeniesiemy się do Feralas od 35 do 40. A następnie myślę, że
Gdy wbijemy level 40, przeniesiemy się gdzieś do Eastern Kingdoms i tutaj gdzieś polevelujemy. Prawdopodobnie będzie to Eastern Plaguelands albo jakaś inna gdzieś tutaj krainka. Coś się na pewno znajdzie. A więc myślę, że to będzie tyle. I teraz 5 rzeczy magicznych. Magicznych, 5 uzdrawiających rzeczy, takich priestowych. Subskrybujcie, komentujcie, dodawajcie do ulubionych, lajkujcie i oczywiście 5. Cześć! Do zobaczenia!